Dzień dobry Państwu, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Jest 29 kwietnia 2015 roku. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich z Dolnego Śląska. Przytoczę definicję infamii. Infamia. Niesława, hańba, utrata czci obywatelskiej. Infamia notatus. Pozbawiony czci, naznaczony infamią jest Bronisław Komorowski oraz wszyscy posłowie i senatorowie, którzy głosowali za przemocową konwencją, potocznie nazywaną konwencją gender, uchwałę jednomyślną podjął Sejm Walny na sesji nadzwyczajnej 18 kwietnia 2015 roku w Kętach. Przytoczę tutaj menu Sejmu Walnego w Kętach 18 kwietnia jako dowód na to, że taki Sejm się odbył. Taka sesja Sejmu Walnego w Kętach się odbyła. Film z YouTube, na którym wszyscy posłowie i senatorowie głosujący za przemocową ustawą gender są wymieniani, włącznie z Bronisławem Komorowskim, obecnym rezydentem Belwederu i Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie, który uzurpuje sobie prawo bycia prezydentem tak zwanej III RP. Infamia immediata, niesława bezpośrednia, wynikająca z popełnienia czynu haniebnego, czyli głosowania za przyjęciem konwencji przemocowej gender, a w przypadku Bronisława Komorowskiego infamia immediata wynikająca z podpisania ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji Przemocowej Gender. Zapraszam wszystkich posłów ziemskich z Polski na kolejny zjazd nadzwyczajnej sesji Sejmu Walnego, który odbędzie się we Wrocławiu 23 maja 2015 roku. Miejsce ogłosimy wkrótce. Godziny sejmikowania, obrad zakładamy od 10 do 18. To jest sobota 23 maja 2015 roku. Dziękuję. Do następnego nagrania.